serdecznie na uroczystości obchodów 79. rocznicy pierwszego zrzutu cichociemnych w Dębowcu. Proszę chór szkolny pod kierunkiem Tadeusza Kraszewskiego o odśpiewanie hymnu cichociemnych, tak zwanej modlitwy obozowej. Wystąpienie pana Sławomira Snopka, historyka, regionalistę. Pan Sławomir mieszka w Wąwolnicy, miejscu, gdzie urodził się jeden z cichociemnych, Stanisław Krzymowski-Kostka. Pan Snopek od wielu lat odtwarza losy, zwłaszcza Krzymowskiego. I właśnie o tym cichociemnym nam opowie. Zapraszam. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo za udostępnienie możliwość zabrania głosu. W kilku słowach chciałbym powiedzieć o tym pierwszym cichociemnym, który pochodzi z mojej rodzinnej miejscowości. Był to człowiek, którego losy splątały dzieje wojenne, bo był praktycznie bohaterem czterech wojen, począwszy od I wojny światowej przez wojnę polsko-ukraińską, polsko-bolszewicką, potem II wojnę światową. Także to, że stał się pierwszym cichociemnym, nie wynikało bynajmniej z tej potrzeby chwili, ale z całej drogi jego życiowej. I z pochodzenia z rodziny, o tradycjach patriotycznych, bo tak jak słusznie dzisiaj pan wójt zauważył, no nikt z nas nie wyrasta znikąd. Naszymi korzeniami są rodziny, tak? Więc Krzymowski podobnie, jego dziadek był powstańcem styczniowym.
On od wczesnych lat młodzieńczych brał udział w ruchu skautowym w Lublinie jeszcze przed I wojną światową 1912 roku. Potem wstąpił do polskiej organizacji wojskowej w momencie wybuchu I wojny światowej i jako nastolatek, co ciekawe, na 25 lat przed skokiem tu w Dębowcu, bo 16 lutego 1915 roku wstąpił do 1916 roku wstąpił do Legionu Piłsudskiego. Także tą drogę, swoją postawę patriotyczną kształtował od rodziny, przez szkołę, przez służbę wojskową. W latach międzywojennych był najpierw ułanem, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 7 pułku ułanów lubelskich. Trzykrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych za te czyny bojowe w czasie wojny bolszewickiej. Potem w połowie lat 20. wstąpił do lotnictwa i przed wojną przez 14 lat był lotnikiem. Najpierw w szkole lotniczej w Bydgoszczy, potem w 4. pułku lotniczym w Toruniu, a wiosną 1939 roku został przeniesiony służbowo do 3. pułku lotniczego w Poznaniu i w tej jednostce została go mobilizacja i wybuch II wojny światowej. Nie miał możliwości walczenia, ponieważ był dowódcą eskadry zapasowej, a większość parku lotniczego została zniszczona w pierwszych dniach wojny przez hitlerowców. Dlatego w rzucie zapasowym poruszał się za Armią Poznań na wschód Polski, a po wkroczeniu Sowietów przekroczył w Karpatach Wschodnich granicę polsko-węgierską i z Węgier przerzucony przez Grecję dostał się do Francji, gdzie służył też w lotnictwie polskim. Po upadku Francji przerzucony do Anglii i tam już na początku sierpnia 1940 roku, a więc zaledwie w kilka tygodni po utworzeniu oddziału 6, który był właśnie desygnowany do współpracy z podziemiem w Polsce, zgłosił się ochotniczo do służby w Polsce, brał udział wraz z Maciejem Kalenkiewiczem w pierwszym kursie spadochronowym polskich żołnierzy na Wyspach Brytyjskich. I po przeszkoleniu został skierowany do stacji oczekiwania, a pierwszy zrzut miał mieć miejsce 20 grudnia jeszcze 1940 roku. Niestety ze względów technicznych nie mógł się odbyć, a do tej ekipy, pierwszej ekipy, dokoptowano wówczas jeszcze dwóch żołnierzy, oficera, porucznika Józefa Zawielskiego i bombardiera, czyli starszego szeregowego w artylerii, Czesława Raczkowskiego. Co ciekawe, Czesław Raczkowski też był z Lubelszczyzny, także dzisiaj tu widzę kilka twarzy znajomych z Lubelszczyzny. Także dziękuję i Państwu tu w Dębowcu, że kultywujecie te tradycje cichociemnych i tym, których stać na to, żeby z Wąwolnicy, z okolic Wąwolnicy, z Lublina przyjechać corocznie na te uroczystości tu w Dębowcu. Krzymowskiego losy były bardzo pogmatwane, bo po wojnie dostał się w ręce komunistów, był więziony. Nawet dwukrotnie po pierwszym uwięzieniu zwolniony z więzienia zimą 1945 roku. Ujawnił się, wrócił do prawdziwego nazwiska i niestety już niespełna 2 miesiące później znów został aresztowany i z tego więzienia zbiegł. To było więzienie w Kielcach. Przez zielone granice dostał się do Wielkiej Brytanii. No i tam jego losy były podobne do tysięcy polskich tułaczy. Byli niepotrzebni już aliantom, więc byli persona non grata, tak? On również. Dlatego po kilku latach pobytu w Wielkiej Brytanii wyemigrował do Kanady i tam parał się bardzo prostymi czynnościami. Był pielęgniarzem, salowym w szpitalu, mimo że był oficerem, w końcowej fazie wojny był oficerem Komendy Głównej Armii Krajowej. Ale skąd my to znamy? Generał Sosabowski przecież był magazynierem, tak? W zwykłym magazynie technicznym. I tylko jemu znający go żołnierze salutowali mu zawsze, bo wiedzieli, że był generałem, tak? I tysiące takich historii. Jak powiedział jeden z cichociemnych, Bruno Nadolczak, pułkownik Bruno Nadolczak, który przeżył wojnę, a myślę, że to się odnosi po tych kilkudziesięciu latach, które odtwarzam losy majora Krzymowskiego, że odnosi to również do niego, że nie miał szczęścia. Nie miał szczęścia, bo przeżył wojnę. A po wojnie w Polsce po prostu byli ludźmi niechcianymi. Pamięć o nich była wymazywana przez wiele, wiele lat.
A niestety i dzisiaj pojawiają się głosy pseudohistoryków, które niestety szkalują dobre imię naszych bohaterów. Szymowski zmarł w 1969 roku w Kanadzie i tam polskie skrzydło lotnicze i organizacje weteranów kanadyjskich doceniły jego wkład jako oficer RAF. Jako oficer RAF, bo takim też był, został pochowany na cmentarzu honoru na Point Claire, na przedmieściach Montrealu. I tak w skrócie wygląda historia pierwszego cichociemnego. Oczywiście można o tym dużo i wiele mówić i na pewno wiele z osób zna te losy. Natomiast jeszcze tylko dwa zdania chciałbym powiedzieć o pewnym rysie, bo o rysie rodzinnym, bo to mnie dzisiaj po raz kolejny uderzyło, że my bardzo dużo wiemy o szkoleniu, bardzo dużo wiemy o służbie, o przebiegu służby, ale o tym, dla kogo oni walczyli. Dla ojczyzny? Oczywiście. Ale taki pułkownik Czeremosz, który zginął w czasie skoku, dlaczego przyjął pseudonim Czeremosz? Bo nad rzeką Czeremosz się wychował. Taki kapitan Serafin, który zginął w czasie skoku do Polski pod Puławami, dlaczego nazywał się Czerchawa? Bo wychował się nad Czerchawą, pod Samborem. Oni walczyli o ojczyznę, najbardziej chyba o ojczyznę z jednej strony, ale o tą małą ojczyznę, o swój dom rodzinny, o to, o czym śpiewali w hymnie, o czym słyszymy, o ten silny dom rodzinny, tak? O powrót do kraju, o skruszenie tego miecza, który siecze ten kraj. Dzisiaj, nie oszukujmy się, ten kraj też jest sieczony, tylko trochę innym mieczem. Natomiast, co bym jeszcze chciał powiedzieć? Sejm, cichociemny Sejm, może ktoś z was słyszał. To był kapitan Edmund Marynowski. No i generalnie w historiografii wiemy, że Sejm, dlatego że walczył o niepodległą Rzeczpospolitą, w Powstaniu Warszawskim przyjął pseudonim Senat jeszcze dodatkowo, co dodatkowo zagmatwało historykom obraz. Natomiast ja miałem to szczęście i zaszczyt, że poznałem syna pana Andrzeja Marynowskiego i syn powiedział mi, dlaczego ojciec przyjął pseudonim Sejm. Ponieważ miał żonę Stanisławę, sam miał na imię Edmund, ich syn Jędrek, czyli Jędrzej, Marynowscy. Z S jak Stanisław, E jak Stanisława, E jak Edmund, J jak Jędrek, M jak Marynowscy. Sejm, bo walczył o rodzinę. I to jest też moim zdaniem clue tego wszystkiego, co się dzieje. Zobaczcie, tu jest tradycja od 29 lat, 30 raz tutaj się spotykamy, tak? No bo 91 po raz pierwszy, dziś jest 20. A więc 30 raz się spotykamy, rozpoczynamy 30 rok obchodów. To jest tradycja, którą powinniśmy pamiętać, uświęcić i trwać w niej. Trwać, ale trwać w rodzinie. To, o czym śpiewali tutaj młodzi. I tym chyba zakończę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę teraz o podejście delegacji do złożenia kwiatów i wieńców. Thank you.